W poprzednim odcinku wysadziliśmy bazę od wirusa. Wchodzę na serwer i widzę dwie bardzo niefajne tabliczki. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypcon i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Jak widzicie, wchodzę ledwo co na Palionowo, tu się zrespię. Tu skończyłem odcinek poprzedni, bo tutaj jak się zazwyczaj tak żegnam, prawda, w tym miejscu lulululu, to tutaj, prawda, się zrespiłem na nowo i patrzcie, co tu jest. Jest tost pomocy. Chyba ma być przyjdź, jak będziesz miał czas. Nie wiem, o co chodzi, ale ktoś potrzebuje mojej pomocy i podejrzewam, że to jest Davik. I jako, że wysadziliśmy ostatnio bazę od wirusa, to nie jestem pewien, czy przypadkiem wirus teraz się jakoś nie mści na Daviku. To by było straszne, gdyby zrobił. No, jak widzicie, spalony ma lekko dach. Trochę tego nie rozumiem, dlaczego to dalej jest nienaprawione. Ale tutaj, chyba że on to naprawia i wirus mu to ciągle rozwala. No też jest taka, no boję się na te tabliczki aż wchodzić. Znaczy tabliczki, półpłytki, bo ja coś czuję, że tu pod tym może być TNT, aż to sprawdzę na wszelki wypadek, żeby... Nie, nie ma nic, ale kurczę, było, jakby tu coś było, no to cały domek by został, kurczę, wysadzony. Dobra, no nie ma nic. Ale nie, no u Davika wszystko ok, czyli tutaj nic chyba za bardzo się nie dzieje. Dobra, czekajcie, ja wejdę do tej bazy ze świrusem, w której jesteśmy. Tam, gdzie on nam zostawi jakieś informacje, może będzie coś od świrusa. Bo jeżeli tu są takie tabliczki, jeżeli coś się Davikowi stało, no to na pewno świrus mnie jeszcze o tym poinformuje, bo on lubi triumfować z takich swoich małych sukcesów. Ale zanim jednak tam wejdziemy, to koniecznie wbijcie na szef shopa. Tak jak tutaj widzicie, prawda, piękne logo, tam możecie sobie kupić koszuleczkę, kupić sobie etui, kupić sobie kubeczek, wszystko co tam jest, prawda, wejdźcie, zobaczcie i zobaczcie wtedy, jakie tam są fajne rzeczy w Shopie. I dodatkowo możecie wbić też na mojego Instagrama Szczypcon przez 2N na końcu. Zapraszam bardzo serdecznie. Super, super fajnie. Dobra. Jeszcze powiem jedną rzecz, o której... Tak po prostu powiem. Wczoraj odpaliłem sobie takiego streamka na Twitchu, więc jeżeli ktoś chciałby, to dam w link do opisu Twitcha. Nie wracam tam, nie robię czegoś na stałe, ale po prostu będę sobie od czasu tam odpalał streamki takie totalnie na ludzie w pogrania w różne gry, byle nie Minecraft. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli ktoś chce sobie pochillować od czasu do czasu ze mną, to możecie wbić. Link jest też w opisie. Ale to nie będzie nic takiego stałego jak tutaj na YouTubie. Dobra, słuchajcie, to jest tutaj to miejsce. Wejdźmy tam, zobaczmy, jakie tabliczki tam tym razem na nas czekają. Otwieramy to tutaj, zamykamy i wchodzimy, uwaga, czy jesteś, uwaga, chwilę prawdy. O nie, są tabliczki, dobra, czytamy. Przesadziłeś, włamanie na konto, wysadzenie bazy, ojoj. Będziesz tego żałował, liczyłem na czystą walkę, ale chyba nie mogę na to liczyć. Więc oddam ci w ten sam sposób. Ale wysadzę coś cenniejszego niż baza super... Co on chce wysadzić? Ej, dobra, słuchajcie, to jest straszne. Ponieważ on teraz mi grozi, że wysadzi mi coś cenniejszego. Co jest tak naprawdę cenniejszego od bazy Supermana? W sumie, no nie wiem, no moja Havira jedynie, no ale żeby tutaj jakąś Havirę mi wysadzał, to by było, prawda... Nie no, Havira raczej by mi nie wysadził, ale... Nie, 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 proszę! Proszę, nie! Co on... Co... Czekaj... Nie! Nie! Nie, 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 dobra, gonimy go, nie pozwolę na to, żeby on tutaj takie coś zrobił. Tam jest ty, wchodzi do Biedronki, wchodzi, dobra, lecimy za nim, mam miecz, jestem na wszystko przygotowany, totalnie go poskromię. Gdzie ty jesteś? Kurczę, gdzie on zwiał? Tu jest jakiś ten, tu poszedł na dół. O, tam coś jest, dobra, uwaga, schodzimy na dół, zobaczmy co tutaj jest. Co tu, nie ma go tu, dobra, kurczę, zwiał mi gdzieś. Jak on to zrobił, że on tak szybko potrafił uciec? To jest nienormalne. Jak on to zrobił? No tu nie wyszedł, bo byśmy słyszeli, jak to się otwiera. Gdzieś tu był. Schował się w jakiejś szafce. O! No nie wierzę, że on tędy uciekł. To jest przecież jakiś żart. To nie może być prawda. To nie może być prawda. Gdzie on zwiał? Nie, proszę. No i to naprawdę takie coś mi się zdarza, że on był tam i nagle znikł. Czekajcie. O nie, teraz mam latanko na innym przycisku. Na R mam. Podejdźmy tu gdzieś wyżej. Czekajcie, on tu gdzieś jest? Gdzie on mógł uciec? Co to ma być? Dlaczego on takie coś zrobił? Dlaczego mi wysadził Havirę? Totalnie, cała Havira poszła się, że tak powiem, no... Tam jest, dobra, widzę go! O nie, dobra, teraz to go dojeżdżamy. O kurde, wpadłem do wody. Chodź tu. Nie! Nie, to jest niemożliwe. Nie zdążyłby tak szybko zejść. On ma jakąś zdolność znikania, to jest niemożliwe. Nie no, szedł tu na dół, chyba że ma jakieś perfekcyjnie szybkie schodzenie ze drabiny, nie wiem, jakaś taka umiejętność odblokowana. Już był świrus, już go spotkaliśmy. To on jest, no to on na... Nie, nie, nie! Nie! Jakie smole, co się tu dzieje? Dlaczego te wszystkie głowy są podmienione na świrusowe? Tu przecież były Davika. Nie, to co, tu jest wszystko z pajęczyn, co tu się dzieje? Czekaj, otworzę to. Kurczę, przejdę tu, czekajcie, bo tu jest mnóstwo pajęczyn. O, tędy przejdę jakoś, może tędy. Na drugą stronę, tu był przecież ta maszyna do zmieniania nas na małych, kurczę. Oła, no nie, zostaw te pajęczyny.
Tutaj w tym miejscu, no nie, no go tu nie ma, ale to jest wszystko wszystko pajęczynami zarosło. Wszystko dosłownie, dobra, czekajcie, otwieram. Ej, tutaj tej skrzynki nie było. Tutaj tej skrzynki nie było. Czekajcie. Znaleźliśmy strój świrusa. Słuchajcie, znaleźliśmy strój świrusa. To jest to, co miał przed chwilą na sobie ubrane. Nie. On sobie zaadoptował to miejsce jako bazę, w której... O, tu jest... Tu coś jest? Ale to Davik pokazywał, ale czy on to sobie przygarnął dla siebie? Czekajcie, tu są jakieś przejścia z obrazami? Chyba nie, chyba nic nie ma. Ale... Niebezpieczna sytuacja, to... Nie, no tu nic nie ma, ale... Kurczę, no... Ja nie wierzę, co się wydarzyło w tym momencie na tym odcinku. To jest przecież niemożliwe. Dobra, zamurowuję to. Mnóstwo tych pajęczyn tu jest. To jest najgorsze. Tu się jedynie da tak łatwo przejść. Ale dramat totalny. Czekajcie, idę... O kurde. Czekajcie, ja miałem jakieś zwidy, czy... Czy nie? Czy to jest jakiś... Przysięgam, że widziałem tu wcześniej, że na każdej ścianie były głowy świrusa. Przysięgam. Na każdej ścianie. Nawet tam, wszędzie tu były głowy świrusa, nagle są wszędzie głowy Dave'a. Nie, to jest przerażające, to jest straszne. Ja wychodzę stąd, już nie chcę tutaj dłużej przebywać. Znaleźliśmy tajną bazę świrusa, co daje nam... Nie, ja nie wierzę po prostu, że tajna baza świrusa jest pod domkiem mojej siostry. Masakra, idę zobaczyć, jak wygląda mój domek, bo on mi go totalnie zmasakrował. Czekajcie, przejdę tutaj. No i koniec z moim domkiem, jest jak mi jest smutno, dlaczego on takie rzeczy robi? No, no, dobra, no przyznam jedną rzecz, zaplanował to perfekcyjnie, perfekcyjnie to, nie, no, cała chata, nic nie ma. Ja cię smolę. Idealnie wyliczony TNT, tak żeby wysadzić najważniejszą część tego domku, idealnie. To jest przecież masakra jakaś. Musimy się jakoś odegrać na nim, musimy się jakoś odegrać. Ja myślę, że... O nie, gdzie ja wpadłem? On tu da się wyjść, dobra. Ja myślę, że ten domek będę musiał jakoś odbudować. Nie ma sensu tutaj teraz tego zbierać. No to jest totalny dramat. Ja proponuję, żebyśmy teraz poszli do świrusa, tam gdzie on miał wtedy tamtą swoją bazę, w której zostawiliśmy ten jeden. Zobaczyć w ogóle, jak on odbudował tą bazę, czy w ogóle odbudował. Dobra, to jest tutaj, to jest w tym miejscu. Przejdźmy tu. Jest dalej wysadzone. I nie wiem, czy wy widzicie, ale tam jest dalej TNT, które nie zostało wysadzone. Ja teraz to już mnie nic nie trzyma, żeby tutaj nie strzelić w to. Więc ja w tym momencie robię egzekucję na tej całej jego bazie. Jeszcze przejdę ją całą, zanim zrobimy jakąkolwiek egzekucję. O nie, tutaj trzeba tak jakoś podlecieć. Czekajcie, robimy tak. O, dobra, wylatujemy na samą górę. Zwiedźmy co on... Wow, on ma tu swoich tych... O Jezu, on obstawił tutaj... Nie, no co jest grane? Jakim cudem? Jak to się dzieje? Ja cię smolę, jak się wystraszyłem. On tu ma jakiś swoich żołnierzy, dobra, zejdźmy piętro niżej, zobaczmy co tutaj mamy. Dalej są trumny, wszystko zostało tak jak jest. On jest dalej przygotowany na to, żeby walczyć, tu. No i to, Infinity Generator, Generator Nieskończoności, to jest dramat. Klikam po raz kolejny, licząc na to, że coś się z tym kościotrupem stanie, ale nie wiem. Nie no, nic się nie dzieje, ale coś czuję, że jeszcze kilka kliknięć tego dzwona i będzie, no, mocny dramat. Dobra, tutaj te armaty, nie, ja już nie chcę nawet patrzeć na tą bazę. Wysadzamy ją, to nie ma sensu, żeby ona tutaj dalej w ogóle miała prawo egzystacji, egzystencji, przepraszam. Uwaga, mam tutaj przygotowany pod przyciskiem, prawda, egzekucja piękna na 3-4. Uwaga, będziemy odliczać wszyscy razem teraz. 3, 2, 1, 0. I patrzmy, jak się to pięknie pali. Pięknie, no te lasery z oczu to jest coś pięknego. No i wysadzamy, żebym ja nie dostał rekoszetem tylko. Uwaga, pum, pum. No i teraz zobaczymy, co on na to powie. Kurczę, już i tak wysadził mi dom, już nie mam nic do stracenia tak naprawdę. Więc mnie to już nie obchodzi, co on ze mną zrobi. To już jest, to już... Otworzył, już jest otwarty ogień, słuchajcie, w tym momencie. Teraz w tym momencie już mnie nic nie obchodzi. Teraz już mam z nim po prostu wojnę. No taki domek piękny wysadzić. Przecież to jest dramat, ja tyle go budowałem. No przecież on był tak piękny ten dom, no przyznajcie, że był dobry ten dom, no jak nic. Tu jeszcze to zejście, o tu zejście na dół, dobra, to przynajmniej nie ucierpiało, ten bunkier, w którym i tak zresztą nic nie ma. Wywalam te itemy, bo i tak tego nie potrzebuję, ale... Znaczy w sumie teraz to już potrzebuję w sumie te ostatki. Ile, dlaczego tu jest tyle expa tak swoją drogą? Dlaczego tyle... Ej, to jest dobre pytanie w sumie. Dlaczego jest tyle expa tutaj w tym wszystkim? Co tutaj takiego się wysadziło, że jest tyle expa? Nie wiem, ale dobra, to jest strasznie podejrzane. W każdym razie, słuchajcie, w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej i oddamy świrusowi...
tak, żeby go jak najbardziej zabolało. Trzymajcie się, na razie, pa pa.